Kinia? Myślę, że już pora. Siemano wszystkim, witajcie na kanale Jarowi. A wiesz, że szumi to coś? To nic, ale to jest mikrofon kierunkowy, jest okej. Witajcie na kanale Jarowi. To jest moja dziewczyna Kinga. To, ale przecież to wszyscy wiedzą. No nie wszyscy wiedzą. Może to, akurat ja też są nowi ludzie. Okej. Mam na imię Alex, to jest moja dziewczyna Kinga. Prowadzimy wspólny kanał Jarowi. Ale ten film po prostu wystrzeli, ja to czuję. Nie! My dziś wbijamy do was takim filmikiem fajnym, Room Tour, który dawno planowaliśmy sobie nagrać wspólnie. I w końcu pojawiło się tutaj u nas kilka rzeczy fajnych w pokoju. Ktoś dzwoni do ciebie. Do mnie, tak. Tomasz, nagrywaj ty. To ja tak nie mogę na siebie, tak nie lubię. Tak, halo? Ty stawaj, będziesz główną bohaterką. Okej. To co, zaczniemy od ciebie, kochanie. O właśnie, odpal toaletkę jeszcze. Będzie fajnie. Odpal toaletkę, będzie lepsze światło. To co, może zróbmy tak. Zacznijmy od tego, co pojawiło się u nas pierwsze. Pierwsze? Tak, w pokoju. To łóżko. Szafa. Łóżko. Tak, łóżko. Dokładnie. Tam. Nie są równomiernie rozstawione. Tam. Nasze łóżko jest szerokości 1,80 m. Jak to mierzę? Mierzę to w ten sposób, że ja jestem 1,80 m. I dokładnie tyle ma łóżko. O, widzicie, nie? Dobra, lecimy dalej. Długości to ma ponad 1,80 m, bo pewnie z 2 metry ma długości. Masz skarpetki. Brudny? Przepraszam. Zabieram. Następnie, co pojawiło się następnie? Właśnie nie wiem, szafa. 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 Okej. To szafa, tak. Nasza szafa. Ale tutaj są, to trzeba zdjąć. Aha, dobra, i jeszcze po kolei będziemy robić tak, bo łóżko zamówiliśmy na Allegro. Schowane. To są nasze ćwiczenia, ale to już jest nie ten miesiąc. Zamówiliśmy na Allegro. Przyszło nam z... ten bok był... O, pilot. To się przyda. Przyszedł nam przyszło nam łóżeczko z zepsutym bokiem. Dosłali nam część, zamienili. Jest okej. Okay. Następnie szafa. Szafę zrobiliśmy sami. Projekt... Co? Mogę mówić, czy nie? No mów. Daj tylko może ja na ciebie, bo... Gdzie ty to nagrywasz? I pokażę. Do jakiego mikrofonu ty to mówisz? Stawaj i pokażę. Tak. Na pewno tego nie słychać. Dobra. Musisz tak właśnie. No to siadaj tutaj, obok mnie. Siadaj. Ale światło do góry, nie może na pewno. Nie? To no. Myślisz, że tak będzie lepiej? Pokaż. No nie jest jakoś światło, ale... No, lepiej ze światłem. Ale ja bym nie siadał tak. Dobra, szafę zrobiliśmy sobie na wymiar. Sami. Napisaliśmy sobie, narysowaliśmy. Ja będę nagrywać. Dobra. No. Czuję się źle. Czemu? Narysowaliśmy projekt naszej szafy sami na komputerze i zanieśliśmy do pana, który robi meble. To była jednorazowa współpraca. Tu mamy dwie szafy, tam wszystko wieszaki. Tu i tu są wieszaki. Tu są półeczki, mogę otworzyć mi mieszkanie. A to jest filmik na inny ten. To jest Aleksa, ale moi nie otwierają. No, takie. Trzy szufladki i dwie półeczki. Okej. Okay. Teraz następnie. Co pojawiło się u nas w pokoju następnie? Telewizor. Tak, telewizor. Ale... I tak, i komody. Ale czekaj. To znaczy... I... Mogę? No, to nagrywaj. To znaczy to jest... To jest jedna szafka. Ono najpierw stało tak. Na całość to było. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, pewnie pamiętacie, bo dużo vlogów nagrywaliśmy. Możesz tam wkleić zdjęcie albo nie... Nie w sumie. Nieważne. I... To teraz stoi jedno na drugim, bo... Nie widać tak, ciebie, tylko dół. Tak zdecydowaliśmy. Tak zdecydowaliśmy. Tak, później pojawił się u nas telewizor. Firmy LG. To jest E3N. Leci. Fajny telewizor. Kosztował 3000. Myślę, że jest ok. Jest fajny pilot do niego. Nawet dwa. Jest taki do gier. Z Netflixem. Netflixem. I aha, jeszcze można robić tak.
tak można robić i można sobie tutaj coś odpalać fajnego. Na przykład przeglądarkę. To bardzo rzadko używamy, ale YouTube najczęściej. Okej. To teraz ja. Teraz twoja kolej. Okej, więc później pojawiła się moja toaletka. I to jest moja toaletka. W sumie to nie jest... Nie wygląda tak, jakbym do końca chciała. Ojej. To znaczy, ona jest cudowna. W sensie tak, toaletka tak, ale tutaj miałaś być jeszcze za ślepki, jak to się nazywa. Ale pan wczoraj mówił, tak, że możemy sobie zrobić jak chcemy. Takie. No wiem, on mówił, że nam to zrobi, w końcu nie zrobił. Bo postanowiliśmy, że takie są tak? lepsze. No to w każdym razie to strasznie razi w oczy i kiedy się to patrzysz i później malujesz, to czasem ciężko, ale ogólnie jest okej. Okay. Ale nie mam tutaj szafki obok, która by raczej powinna być na kosmetyki. No to jeszcze tam zostało nam kupić szafeczkę właśnie tutaj, gdzie leżą te kable tutaj, i przedłużacze. Tutaj, właśnie, no jakoś dotąd szafkę po prostu. No nawet to szafkę to może można też na wymiar zrobić, wiesz? Dotąd się tutaj na kosmetyki. No, to dobra. Okej, okay, stop. Jeszcze taka szybka wbita. To jest już następny dzień. I wyszło tak, że kupiliśmy coś takiego. Kupiłem takie biurko, które tutaj tak już słabiutko okleiłem. Było zielone. Tutaj wszystkie te szafki były zielone. Okleiliśmy to na marmurek i jest piękne po prostu. Więc chciałaś, to masz. Dobra, następnie pojawiło się krzesełko. Opowiesz coś o nim? Co? No co? Krzesełko, twoja piękność. Którego już raczej wszyscy wiedzą, bo nagrywałam na nim dużo holi lumpeksowych. Więc myślę, że wszyscy znają doskonale to krzesło, ale kupiliśmy go, ale już go kupił. Nie wiem w jakiej cenie. W jakiej cenie go kupiłeś? Około 450 zł. A nie więcej? Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. To nie byliśmy jest razem to największe, wtedy, czy to jest największe krzesło? To jest największe, bo to są mniejsze krzesła. Tak, było jeszcze mniejsze, wzięliśmy to większe, ale z tego co się orientuję, to są jeszcze większe krzesła takie. Dobra, no. To przechodzimy dalej. Proszę bardzo, możesz mnie nagrywać teraz. Okej, okay. Następnym naszym zakupem to było bieżnie, która stoi teraz u nas w pokoju, chociaż mieliśmy plan, żeby zrobić jakby taki room, to znaczy siłownię w domu, w innym pokoju. Ale na razie stoi u nas, bo jest tak najlepiej, kiedy się ją widzi, wtedy się chce ćwiczyć i chce się działać. I maksymalnie na niej można biec 17, to bardzo szybko, jeszcze nie biegałem na... A ty? Kiedy? Co, nie biegałeś na 17? Mm. Ja na też 15, nie. Ja na 11 najwięcej. No i tyle. I sobie ćwiczymy. Teraz Kinia chce ćwiczyć dziś, a ja będę może ćwiczyć od jutra. Zobaczymy. Dobra, następnie. Co to tam te obrazy? Aha. No. Obrazki. Chociaż w sumie to nieważne. No. Jeden się patrzy w lewo, drugi się patrzy prosto. Ten jest ładniejszy, Jelonek. Okej. Okay. Mamy taką lampę, którą można regulować gdzieś tam w jedną, w drugą, trzecią stronę. To też nieważne. Później... Tyle już. No i wczoraj. I wczoraj przyszło nam biurko. To znaczy zrobiliśmy sobie takie biurko na zamówienie. Tutaj noga do ściany. Na całą ścianę. Tylko czemu na nim jest taki bałagan? I do końca ściany. A troszkę mamy bałaganik. Po co te piloty tu stoją? I nie wiem po co nam tam z tyłu lustro za komputerem. Ale tak było przed tym, kiedy komputery nie były. No i to by było na tyle. Taki mamy pokoik. Tam jest jeszcze komputer. Mamy nowy komputer, mamy nowy aparat, na który teraz nagrywamy, ale o tym opowiemy w jakichś następnych filmikach. Właśnie, rendowałem tutaj vloga. Ciekawe, czy już się zrendowało. Tak. Filmik się zrendował z sukcesem. Kinia, ty gdzie idzie? Nie można. Czekaj, bo już będziemy kończyć. Ale to no strasznie wiem. Tutaj mam swój mikrofon. Nie wiem, czy to tak wygląda. Nagrywam na taki mikrofon. Co? Muzykę. Niedługo też coś fajnego dodam, bo kupiłem nowy komputer i mam fajny nowy program do muzyki, który zawsze chciałem mieć i takie coś to jest interfejs.
o tym też więcej nagramy w następnym filmie. Dobra, to się żegnajmy. Tak jest. Dobra, to dziękujemy za oglądanie wszystkim. Życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że trochę... co? Że coś wam się spodobało, że może troszkę się zainspirowaliście, może macie o wiele lepiej, możecie nam wysyłać jakieś pytania. Tak, i możecie zadawać pytania, jeśli was coś interesuje. Wbijajcie do nas na Instagramy, to jest kinie Instagram tutaj. To w linki w opisie może. Dobra, to linki w opisie może. Okej, to papa. Do usłyszenia. Do usłyszenia, papa. Pa.